Witajcie kochani, dziś zapraszam Was do Netto, pokażę Wam dostawę. Tutaj mamy paprotki, zobaczcie, takie ładne, duże, jasnozielone, bardzo fajne. Ja ostatnio jestem miłośniczką paprotek. Tak, i tutaj obok mamy sukulenty w takich niedużych rozmiarach, w takiej ozdobnej torebce, można powiedzieć prezentowej. Fajnie, może można od razu na prezent komuś dać. Tutaj jest peperomia i po lewej i prawej mamy te bromelie bodajże. I tutaj zobaczcie, jaki piękny storczyk w kolorze czerwono, w takim kolorze malinowo-pomarańczowym. Przepiękny. Kalatea i zawsze jest sporo w marketach i dyskontach. Często tam je widzę i rzeczywiście tutaj też mamy kalateę. Tutaj jest następny storczyk w takim kolorze ciemnoróżowym z białą falbanką, przepiękny. A tutaj mamy takie storczyki dendrobia, wyglądają jak takie pająki z takimi nogami rozdziebieżonymi. Bardzo, bardzo urokliwe, w takie cętki. Ten jest taki ciemny, zobaczcie, no po prostu cudo. Cudowne są te storczyki. Ja akurat ostatnio stałam się miłośniczką storczyków i pomału wchodzę w ten świat, bo mnie zauroczyły. I co my tu dalej mamy? Tak, to są dendrobia. Przepiękne. O, zobaczcie. Cudowne. I tutaj też mamy to dendrobium, tylko w innym kolorze, taki żółty, jeszcze nie rozkwitnięty, także jeszcze cała przyjemność przed kupującym. Tu macie ceny, jak ktoś jest zainteresowany. Zamiokulkasy, teraz to też już często są dostępne. Odporne roślinki bardzo na suszę i na ciemne miejsca. Także zamiokulkasy akurat polecam. I tutaj zobaczcie, piękne, duże, szklane naczynia, takie wazony tak naprawdę, ale myślę, że sprawdziłyby się również jako las w szkle i w cenie po prostu no, nieprawdopodobnej, 15,99. Powiem Wam, że ta cena to jest cena wow. Tu mamy przepiękne wrzosy, ciemnoróżowe, zobaczcie, jakie śliczne. Jasnoróżowe. Można było przepiękne kompozycje z nich robić. Jeszcze tam za chwilę Wam pokażę takie białe i białe, ale na takich białe na takich limonkowych, można powiedzieć, no tych zielonych. Po prostu no ta łodyga, o, łodyga jest taka jasnozielona. O, tutaj zobaczcie, cudowne. Tak można z taką przepiękną mozaikę sobie zrobić na przykład w domu, albo jak ktoś w domu chce mieć taką dekorację, albo na balkonie takie mini wrzosowiska. I tutaj mamy oplątwy z takim różowym kwiatem. Oplątwy mi się zawsze wydawało, że to są takie sztywne, mają liście, a te są takie troszkę jakby inne. I tu mamy policjas, zobaczcie, ten jest taki z takimi pierzastymi liśćmi. Pierwszy raz go widziałam na grubym pniu właśnie. A ten w środkowy tutaj, no to jest ten standardowy fabian. I powiem Wam, że bardzo ciekawie to wyglądało, właśnie ten pierzasty. No takie drzewko można powiedzieć, bardzo ładne. A tutaj mamy, zobaczcie, hoje karnosy tricolor w takiej ceramicznej osłonce ze zwierzakami i w futerku jeszcze. No bardzo, bardzo to ciekawe. Można też na prezent komuś dać i ma przy okazji już kompozycję gotową. I tu mamy tak filodendrona, mamy peperomię bodajże i hederę. Taką z wariegacją. Bardzo ładne. Czegoś takiego to jeszcze w Netto nie pamiętam, żeby takie były.
ozdobne, w ozdobnych osłonkach, takie właśnie typu choja czy coś, to już nie pamiętam. Tu macie cenę tych roślin, które tam widziałam. No i tutaj żurawki. Żurawki co prawda do ogrodu lub na balkon się nadają, ale są bardzo, bardzo piękne kolory, różnokolorowe, takie właśnie czerwienie, jasna zieleń, taka żółta zieleń. Więc tak to wygląda w netto. Pozdrawiam Was cieplutko. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. I do usłyszenia.